pogoni za panem Kleksem i ptakiem Mateuszem dzisiaj jesteśmy w Warszawie. W każdym miejscu tylko przez chwilę spotkać się z wami. Spotkać się, porozmawiać, zrobić sobie zdjęcie. Pan Kleks i ptak Mateusz trochę są zaskoczeni światem, który otacza, jak widzicie. Zobaczymy, co z tego wyniknie. Przygodo, rozpocznij się. Mamy w Akademii podobnego rodzaju portale, do których można wejść, ale potem już, prawda, tak łatwo nie jest wyjść. Z tego portalu spróbujemy odlecieć. Dobrego dnia! Dobrego dnia! Pilnuj Warszawy! Nie, bo to jest real, w realu nic się nie da. Tak, normalnie u nas w Akademii Pana Kleksa takie namalowane prezenty się wyciąga. Dzień dobry, ależ pan ma cudownych ludzi, jakiż to jest oddział. Sprawę, żebyśmy raz na jakiś czas kogoś wymieniali na tej kolumnie Zygmunta. Kolejną osobą wydaje mi się, że będę po prostu ja, jako ptak Mateusz, tam właśnie. To leć, leć. Mało tego, oryginalny Zygmunt jest u nas w Akademii, ma się dobrze, codziennie kaszka, wanna i tak dalej, więc super. Szanowni Państwo, chciałem powiedzieć, że jest to najdziwniejszy kot, jakiego w życiu widziałem. Pan Rybew nam organizuje fantastyczne, prawda, przygody. O, przepraszam, muszę uciekać, ja mu wiszę coś. Proszę bardzo, specjalnie dla ciebie. A, masz. I biegnij do kina. Bardzo dziękuję. Życzę wszystkiego najlepszego, wspaniałych świąt. Do widzenia. Trzeba go rekrutować do Akademii Pana Kleksa, nie inaczej. Słuchaj, to jest strasznie ważne, bo ja wyczaiłem, jak to działa. Mamy czerwone, musimy krzyczeć, że zielone, rozumiesz? Inaczej nas nie puszczą, będą nas tu trzymać. Zielone! 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 Brawo! Panie profesorze, proszę spojrzeć, panie profesorze, na ten budynek. Wygląda jak rakieta. Czy pan umie zarować? Tak, przed chwilą zrobiłem takie specjalne gesty i taki biały pasek, który wpuszcza, do góry się podniósł. Przytulanie ma moc! Tak, to jest torebka od pana Rymyfa. Pan Rymyf nam pomaga dzisiaj. Lustro! Lustro! Lustro, to jest lustro. Oni mają tu inne lustra. Tak właśnie się trzeba śmiać. Jest to pewien rodzaj niezrównoważonej formy śmiechu, którą my uwielbiamy. Właśnie zostałem złapany, bo nie mam biletu, ale równocześnie nie mam PESEL-u ani dowodu, bo nie jestem z tego świata. Co się dzieje? Jadę na dół, a idę do góry? Mateusz, ty częściej bywasz w realu. Pomóż. Panie profesorze, jeszcze nigdy czegoś takiego nie widziałem. Mamy wszystko w Akademii, ale nie jakieś takie dziwne schody. Panie Ambroży, proszę uważać! To się kończy! To się kończy! Ala, nie bój się! Dobra. Nie. Pociąg. Pod ziemią pociąg. To jest podejrzana sprawa. To. Nie wiemy gdzie! Nie, chodź. To musi być, nie, to jest jak na... Poczekaj, to jest jak... Poczekaj, to jest jak na światłach. Zielone! Pozdrawiamy wszystkich w Ptasim Radiu. Oni nas słyszą. Ja też bardzo serdecznie pozdrawiam wszystkich. Życzę wam jak najlepszego odbioru tej historii o naszym życiu. Zapraszamy wszystkich bardzo serdecznie. To był dzień pełen mocnych wrażeń. Życzymy wam przez cały rok równie mocnych. Pamiętajcie o empatii, o wyobraźni i miejcie otwarte głowy. Jeszcze ry na koniec. Pa, pa! Pa!